to na początek takie krótkie podsumowanie, jak to wyglądało ten mecz z poziomu Polski? Wydaje mi się, że dobrze wyszliśmy w mecz. Szkoda tej sytuacji na początku meczu. Jeżeli chodzi o Karnego, ciężko mi powiedzieć, bo nie wiem, bo odpór jest tak naprawdę i byłem przekonany, że jestem poza polem karnym. Po prostu chciałem przerwać tą akcję, bo nie wiem, co się dzieje za plecami. Sędzia sprawdził VAR, niby było na linii, trochę niepotrzebnie. Później dobrze strzelona bramka pod koniec pierwszej połowy i w czatnie sobie powiedzieliśmy, że musimy to kontynuować. Widzieliśmy, że z 3% bramki udało się strzelać 3 punkty. Właśnie, czułeś taką potrzebę, że trzeba cały czas opiekować w jakiś sposób się zrehabilitować? No bo najpierw strzeliłeś, znana, potem coś się zdarzyło. Wchodzę na te fragmenty gry, że robię swoją robotę, którą zawodową. To, że zrobiłem karnego i musiałem to zrobić, to wstępnie. A zaskoczyło was to, że ten mecz w sumie był tak trudny? No, Władysław Kryzys się wyrama, nie? Się wyobrażał, że zrobił tak dalej, a tutaj rzeczywiście jednak był problem. Gdzieś, okej, dominowaliście Rybarom, ale na tym jeszcze odpadać. Każdy mecz jest trudny w Ekstraklasie. Wiemy, że Wisła miała ten kryzys, ale nastąpiła zmiana trenera. Wiadomo, jak to zawsze działa, bo to bardziej zmiana trenera. I wiedzieliśmy, że Wisła miała dobrze się do tego doświadczony, także nastawiliśmy się na ciężkie spotkanie i takie było. Jeśli Krakowie jutro nie wygra, pozostaniecie na pozycji wicelidera. Czy to jest dla was dodatkowa motywacja? Nie patrzymy na inne zespoły za bardzo. Skupiamy się na swojej robocie. Celu dzisiaj zwycięstwo, teraz jedziemy do Gliwic i jutro regeneracja i przygotowanie do Gliwic. Ale kto to będą miejsce w tabeli? Potrzecie w tabelę na podobie sezonu? Oczywiście, w szatni gdzieś tam rozmawiamy, jak ta sytuacja wygląda. Staramy się nie patrzeć za siebie, także dążymy do tego, żeby być jak najwyżej. Dobrze zareagowaliście na tą straconą bramkę, odrobiliście wynik, a jak zareagowaliście na wiadomość o kontuzji Łukasza Brozia? No bo to jednak ważny element waszej drużyny i... No jak wy to odebraliście, jak się nastawiacie na przyszłe mecze? Są zawodnicy gotowi, którzy pokazują na treningach. Każdy walczy o skład, także super, bo jakość treningu też jest bardzo wysoka. Wszyscy są gotowi. Sytuacja z Ina. Mamy dobrą sytuację z punktami w tabelę i nie mamy się czego bać i chcemy pokazać, że z takimi rywalami, co na początku graliśmy dobrze, zdobywaliśmy punkty. W sumie też tak samo teraz pokazać, że z wielkimi zespołami nie grasz. Kolejne zwycięstwo i twierdza Wrocław pozostaje niewykonana. No tak, bardzo ważne punkty dla nas. Najważniejsze, że założenia, które są założyliśmy przed spotkaniem, zostały wykonane, bo nawet ta utrata bramki, która tak naprawdę nie musiała być, spowodowała to, że nie spuścił głów. To jest bardzo ważne w kontekście kolejnych spotkań, że właśnie to jest ta droga, którą sobie obraliśmy i właśnie po straconej bramce tak naprawdę graliśmy to samo, co do utraty i to jest na pewno na plus. Cieszy zwycięstwo, bo zdajemy sobie sprawę, stop, 4 ostatnie kroki. Musimy tutaj wydobyć się maksimum, bo to jest bardzo ważne spotkanie przed nami. Dołożyłeś 105 groszy i nie ustaliłeś mi spotkania w tym momencie. To nie ma znaczenia, to już po raz kolejny, że to tutaj będzie szło z najważniejsze jest dobre zespołu i 3 punkty, które tutaj ciężko walczymy. Założyliśmy przed sezonem, że musimy rozdzielić te bramki, że nie mamy oczywiście Marcina, który dawał gdzieś tam gwarancję i już tam kilkunastu bramek w sezonie przynajmniej. Jest rozłożone na cały zespół pracuje. Cieszy to, że widać drużynę i to jest mówię, to nie jest przypadek, bo to nie jest pierwszy mecz, więc idźmy tą drogą, a naprawdę może być dobrze. Cieszyłeś się po bramce, to spotkanie raczej bez sentymentów. Znaczy, sentyment zawsze będę miał do listy, to jest sentymentem tego klubu. Natomiast sytuacja, która powstała, którą tak naprawdę niektórzy ludzie, którzy nie mają pojęcia o pewnych sprawach, a po prostu gdzieś to napompowali ten balonik. Cieszyłem się, bo z każdej bramki, którą strzelam, to jest dla mnie ważne. Dzisiaj jestem Śląska Wrocław, dla Śląska Wrocław. Dla mnie najważniejsza jest rodzina w tym momencie, to robię to dla nich i podziękowania dla kibiców przede wszystkim, bo wyjście na boisko, czułem ich wsparcie, pomagali, także to szanuję i naprawdę wielka klasa to zachowanie po prostu naszych kibiców. We Wrocławiu, gdzie wy przegrywacie, dwa razy z tych meczów, gdzie przegrywaliście, potrafiliście już wyciągnąć zwycięstwo z Piastem i teraz i z Zagłębiem Lubin dwa razy przegrywaliście, wycisnęliście na remis, mogliście mecz wygrać. Jest taka duża konsekwencja, że nawet tu dzisiaj było widać. Wisła wam strzeliła gola, ale wyście cały czas grali swoją piłkę, wyście nie popadli w panikę. To jest praca tak naprawdę każdego dnia, która wykonujemy w klubie. Mówimy
porównajmy sobie, to są rozmowy, to są analizy, to są zachowania tak po straconych bramkach. Natomiast wróciliśmy na tą ścieżkę, którą od samego początku sobie nałożyliśmy. Mieliśmy chwilowy zastój, bo 6 spotkań, czy tam 7 spotkań nie wygraliśmy. Nie wiem, czy wtedy jakieś rozluźnienie się wdarło. Natomiast wróciliśmy i chcemy to kontynuować. Ale Lawiczka jest dobrym nowym specjalistą, jeżeli chodzi o przygotowanie zespołu do danego przeciwnika i przede wszystkim wszyscy się zaakceptowali to. Nie ma tutaj kręcenia nosem, jedziemy na tym samym wózku, zdajemy sobie sprawę, co było w tamtym sezonie. Tak jak powiedziałem no, już kilka wywiadów wcześniej, że dla nas priorytetem jest najbliższy mecz. I tak podchodzimy do tego spotkania. Na razie się sytuacja dla nas bardzo fajnie układa, ale tak nie, zostały 4 kroki, musimy tutaj maksimum wydobyć. Krzysztof, jak duże znaczenie, jak dużą wagę trener Lawiczka i cały sztab pewnie też i wy przykładacie do tego, żeby od samego początku meczu być takim skoncentrowanym na maksa. Ten mecz z Wisłą, niezależnie od tego, że nie zdobyliście szybko bramki, to jest taki kolejny mecz, który pokazuje, że wy fajnie i szybko i ładnie wchodzicie w mecz, a często wielu rywali ma z tym problemy. No, chyba mocnych zespołów w Polsce, którzy pod wysokim presyjnym tak naprawdę sobie tradycyjnie wychodzili. Ale wszyscy wiedzą, że wy to zrobicie, a mimo to i tak mają kłopot. Jeżeli wysoki pressing jest odpowiednio zrobiony i nie ma spóźnienia jednego z zawodników, to ma moc. To jest praca, ale to nie jest praca na tydzień, na dwa, to jest praca już rok czasu. Praktycznie tutaj jesteśmy ze sztabu szkolenia, wspólnie gdzieś tam każdego, to sami widzicie, obserwujecie, widzicie, ile poświęcamy taktyce. Jeżeli jedna osoba zaśpi, to pressing nigdy nie wyjdzie i z tego są bramki. Widzieliście ostatnią sytuację, Legii Warszawa spróbowali zastosować wysoki pressing, tutaj dostali bramkę na 2-0, na 3-0, więc to jest kwestia też, żeby każdy z zawodników brał tą odpowiedzialność za to, co robimy, bo to jest najważniejsze.